To jest w ogóle jakieś absurdalne założenie rządu. Mam wrażenie, że to jest jakieś takie myślenie magiczne, że skoro idzie kryzys, to oni teraz muszą poświęcić rytualnie na ołtarzu tego kryzysu pracowników budżetówki i wtedy Bóg rynku zostanie przebłagany i tego bezrobocia nie będzie. Tak? Kiedy jest kompletnie odwrotnie, to znaczy to, czy będzie bezrobocie, na jaką skalę, jak długo utkwimy w recesji, zależy od tego, czy zwykli Polacy będą mieli pieniędzy w kieszeni i poczucie bezpieczeństwa, które sprawi, że będą kupować towary i usługi na rynku. Tak? Jeżeli w tym momencie rząd, to jest szaleństwo kompletne, zacznie zwalniać na masową skalę, a chce sobie dać taką możliwość, czy w najnowszej tarczy osoby z budżetówki, to zniknie ileś set tysięcy miejsc pracy, bezrobocie będzie większe, ci ludzie nie pójdą do fryzjera, nie pójdą do kosmetyczki, nie pójdą do lokalnego sklepu albo wydają w tym lokalnym sklepie mniej pieniędzy i wtedy nawet jakby rząd chciał otworzyć, a o to chodzi, tak, otworzyć na nową gospodarkę, otworzyć na nowe usługi, to się okaże, że co prawda już można prowadzić fryzjerów, salony tatuażu, kosmetyczki, ale trochę nie ma komu do nich pójść, ponieważ ludzie albo nie mają pracy, albo boją się, że ją stracą. Do czego my teraz potrzebujemy? To ludzie, którzy mają pieniądze w kieszeni i się nie boją.